Cześć, witam w kolejnym odcinku. Na wstępie przeproszę za to, że przez ostatni czas nie pojawiały się żadne odcinki. Było to spowodowane szybkim rozwojem hodowli i najzwyczajniej w świecie nie miałem na to czasu. Ci, co śledzą Instagrama, widzieli, że tam częściej pojawiały się jakieś wstawki. Co dzisiaj będziemy robić? Jako, że mam wolną kosteczkę, która stoi przed Wami, to stwierdziłem, że włożymy sobie do niego samca Neoholotelenicei. Samczyk jest świeżo po wylince. Najprawdopodobniej wyliniał na dorosłego. Czemu najprawdopodobniej? Z tego względu, że przez tą pajęczynę nie jestem w stanie dokładnie tego stwierdzić. Także dzisiaj przełożymy go sobie do tej kosteczki. Normalnie to on by dostał tylko troszkę większy pojemnik plastikowy, jako że to jest samiec. Ale skoro jest wolna kostka, to stwierdziłem, czemu nie. Damy mu kostkę. Do terarium wsypałem już sobie włókno kokosowe. I na sam spód terarium wysypałem wermikulit, żeby trzymać wilgoć. Nie będziemy jakoś specjalnie aranżować mu tego terra. Dodamy sobie tylko do niego kawałeczek korka, który stwierdziłem, że dam tak. Sorry, że za ręce w tle. Czemu go dam tak? Z tego względu, że najprawdopodobniej samiec wejdzie sobie tu i tam będzie siedział, a ja, jako że posiadam dla niego trzy dorosłe samice, muszę mieć możliwość swobodnego wygonienia go z tego terra, żeby włożyć go do terra od samic. W najbliższym czasie też pojawi się filmik z kopulacji Neoholotelenicei. Samice, które posiadam, to w tym terrarium z tyłu po lewej jest Neoholotelenicei Gold. Tu z tyłu jest Neoholotelenicei Het Gold. I tam na górze posiadam jeszcze jedno terra, w którym jest Neoholotelenicei Classic. Słuchajcie, co mu jeszcze damy? Damy samczykowi troszkę ścinek z włókna. Trochę to porozgarniamy. Stwierdziłem, niech ma. No i co? Postaramy go sobie jakoś przegonić. Zniszczę mu tu tą górną warstwę pajęczyny. O, on nawet tędy chyba wyjdzie. Samczyk jest jakieś 5 dni po wylince. Sorry, że ta strefa makro będzie kręcona z ręki, ale chcę Wam pokazać. Nie wiem, czy będzie to widać. Zobaczcie, myślę, że będzie to widać. O, teraz widać bardzo fajnie bulbusiki. Więc samczyk jest faktycznie dorosły. Robimy sobie zbliżenie od góry na niego. Ręka mi się trzęsie. Na takim zbliżeniu raczej ciężko byłoby inaczej, gdyby się nie trzęsła. Słuchajcie, a skoro już wiemy, że samczyk jest dorosły, to nic nie pozostaje, tylko wepchnąć go kawałeczek dalej. Słuchajcie, co jeszcze zrobimy? To ja mu tam do tyłu na ściankę naleję trochę wody, tak żeby wermikulit złapał wilgoć. I tyle. Normalnie tak samca moglibyśmy zostawić już. On już sobie świetnie da radę. Samiec jest jeszcze krótko po wylince, bo dopiero 5 dni, ale stwierdziłem, że wrzucimy mu karaka. Jak będzie głodny, to zapewne go zje. Teraz sobie zamkniemy.
Oczywiście terrarium podpisane, Neohelteleinse, i po drugiej stronie mamy, że samczyk spróbuje z ręki zrobić jeszcze zbliżenie, będzie trochę trzęsło. Ale tak jak powiedziałem, będzie to zbliżenie z ręki. Mamy samczyka. Oraz całe terrarium. Słuchajcie, pokażę Wam jeszcze tak pokrótce moją hodowlę. Oczywiście nie będę gatunków opisywał na tę chwilę. Zrobimy sobie do tego osobny odcinek. Te zdjęcie pojawiło się niedawno na Instagramie. Polecam śledzić, polecam obserwować. Słuchajcie, jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli się nie podobał, wpiszcie w komentarzu dlaczego i zostawcie łapkę w dół. Czekam również na komentarze, co chcielibyście w następnym odcinku. Myślę, że ułatwi mi to sprawę. Słuchajcie, oczywiście po kopulacji tych pająków, po udanych oczywiście kokonach, pojawi się konkurs, w którym do wygrania będą owe pająki, razem z wysyłką na mój koszt. Także polecam subskrybować kanał. Dzięki. Cześć.